Ognisko koronawirusa wybuchło w jednej ze szkół zlokalizowanych na terenie Polski. Krajowe media donoszą o ogromnej liczbie zakażeń. Aż 1500 uczniów placówki zostało skierowanych na obowiązkową kwarantannę. Wieści są naprawdę dramatyczne. Sytuacja epidemiologiczna w regionie, w którym pojawiły się zakażenia, jest bardzo niekorzystna. Ognisko koronawirusa w jednym z miast w województwie wielkopolskim. Media podały wstrząsające informacje na temat kolejnej gwałtownej transmisji niebezpiecznego patogenu, do której doszło w jednej ze szkół. Tysiące uczniów jest w niebezpieczeństwie. Sytuacja jest bardzo poważna. Ognisko koronawirusa w szkole podstawowej. Ognisko koronawirusa o potężnym zasięgu wykryto w miejscowości Czempin, w powiecie kościańskim, w województwie wielkopolskim. Mniej więcej 1/3 grona pedagogicznego uczącego w szkole podstawowej w tej Czempinie otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Sytuacja jest niezwykle poważna, wszyscy mieli kontakt z uczniami. Na kwarantannę skierowano najpierw 20 klas, w których uczyli zakażeni nauczyciele. Później zdecydowano jednak o objęciu kwarantanną całej szkoły. Zakażenie niebezpiecznym patogenem wykryto także u kadry przedszkolnej. Mamy w sumie 16 wyników dodatnich u personelu szkoły i przedszkola. W związku z tym, że wszystkie te osoby miały kontakt z uczniami, decyzją inspektora sanitarnego, uczniowie wszystkich klas i przedszkola zostali objęci kwarantanną na 10 dni. To około 1500 osób, mówił Piotr Zielonka, dyrektor kościańskiego sanepidu w rozmowie z portalem TVN24. Wszystkie osoby, u których wykryto zakażenie koronawirusem, obecnie czują się dobrze i nie wymagają hospitalizacji ani użycia respiratorów. Przebywają w izolacji domowej. Niestety, to nie koniec fatalnych wieści na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju. Które obowiązywały wiosną. Źródło: TVN24.